Uroczyste obchody odsłonięcia pomnika w setną rocznicę odzyskania niepodległości rozpoczęła msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, koncelebrowana przez księdza arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza. Po zakończonej mszy uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na miejsce odsłonięcia pomnika przed Szkołą Podstawową imienia Marii Konopnickiej. Najpierw musimy się cieszyć z tego, że to miasto, cały ten teren jest rzeczywiście polskie, jest obok Warmii i Mazur tą częścią naszej ojczyzny, która obchodzi swoje stulecie niepodległości. Bo wiadomo, że po trzech zaborach była ogromna trudność, żeby ludzi
z trzech różnych zaborów wstalić w jedną jakąś społeczność, w jeden naród. Myślę, że on czuł się cały czas narodem poprzez kulturę, poprzez wiarę, ale jednocześnie nie miał jeszcze tej struktury państwowej. Dzisiaj święcimy to stulecie, mimo że ono było również bardzo bolesne, zwłaszcza przez ostatnią wojnę hitlerowską i następnie przez to, co było okresem komunizmu. Ale sądzę, że ten cały czas, również czas męczeństwa, czas bardzo trudny, czas cierpień, był również tym czasem, który włączył się w budowaniu naszej ojczyzny, bo miłość nigdy nie idzie na marne. Ono zawsze coś buduje, coś zostawia. Rezultaty ukażą się może później, ale będą na pewno. A ponadto myślę, że tak jak do każdej miłości trzeba dojrzewać, tak samo trzeba również dojrzewać do miłości ojczyzny. Ona jest bardzo trudna czasami, a jednocześnie i wymagająca, ale ważne jest, żeby człowiek wiedział, że jest w stanie na nią odpowiedzieć, bo dowodem na to, że ona jest kosztowna, są nasze cmentarze, zwłaszcza cmentarze wojskowe, gdzie leżą ci ludzie, dla których słowo miłość ojczyzny nie było tylko dźwiękiem, ale czymś więcej. Myślę, że jest piękną sprawą, że właśnie tu w Korszach przypomniano tej młodzieży, która przecież nie zna całej przeszłości, przypomniano, że 100 lat temu znowu po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość, której trzeba było bronić i brońmy ją nadal, ale brońmy ją nie tyle armatami, kulami, ale brońmy ją przede wszystkim naszą miłością, naszą pracą, naszą odpowiedzialnością. Mam zaszczyt powitać przybytych gości, dyrekcję naszej szkoły, rodziców oraz nauczycieli i uczniów. Witamy Poczet Sztandarowy, Koło Sybiraków oraz Dyrekcję Regionalną KTV 5. Drodzy uczniowie, nauczyciele. Jesteśmy pokoleniem,
któremu dane obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta wyjątkowa rocznica zdarzyła się właśnie nam i chcemy ją godnie i radośnie uświętować. Na przestrzeni kilku pokoleń Polska nie istniała, ponieważ sąsiednie mocarstwa postanowiły wymazać ją z historycznych dokumentów. Nasza narodowa tragedia rozpoczęła się w 1772 roku, kiedy to Rosja, Rusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski, pozbawiając ówczesnych Polaków ojczyzny. Przez lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom nie tylko swoje panowanie, ale też kulturę, język, obyczaje, religię. Minęło 100 lat. Dziś mamy rok 2018. Rok wielkiego jubileuszu odzyskania niepodległości. Ojczyzna wolna, niepodległa, suwerenna. To wielkie dziedzictwo narodowe złożone w nasze ręce przez poprzednie pokolenia. Uczestniczyliśmy we mszy świętej. A także odbyło się przed szkołą odsłonięcie obelisku, na którym swoje miejsce znalazł Biały Orzeł przez naszą ojczyznę. Z inicjatywą wyszli uczniowie. Pomysł zrodził się spontanicznie. Trzeba wiedzieć, że od października 2017 roku posiadamy odlew Białego Orła w Koronie. Tenże orzeł został dostarczony do szkoły przez pana Marka Kropiwnickiego, naszego absolwenta, obecnie rodzica dwojga uczniów. Orzeł został znaleziony na wysypisku w Giżycku, gdzie prawdopodobnie przeleżał 3 lata. Bo jakże słodko teraz iść nad niebiańskie polany
a na ziemi tego roku było tyle grzosa na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiszcząc na szwabską armatę. Teraz znosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. Uroczystość zakończyła się wpisami do księgi pamiątkowej.